No taką pogodę to my lubimy. Zobaczcie, jaka piękna jesień. Od rana w poniedziałek słońce, także aż musiałam przysłonić tę część tutaj żaluzji, bo nie mogę pracować, bo mam z boku kompa, bo tak mi świeciło, ale jaka miła odmiana po całym tygodniu, kiedy to padał deszcz, było zimno i ciemno. Także dzisiaj też nie jest jakoś super ciepło. Niby 20 stopni, ale wiecie, to jest takie jesienne 20 stopni. Tak czy siak jest cudownie. Witajcie w nowym vlogu. Mamy prawie godzinę 9, ja od 7 już pracuję i ogólnie plan na ten tydzień jest taki, że dzisiaj po pracy na 18 jadę na trening obwodowy. Wszystko mnie boli po sobocie, ale jadę. Jutro będę jechała do biura wyjątkowo, dlatego że umówiłam się z moją panią doktor od oczu, że jutro przyjadę na konsultację, także będę musiała po pracy się przedostać właśnie tam do kliniki. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, bo nigdy w ogóle tam nie byłam, także sobie sprawdzę na mapie i mam nadzieję, że na tą 16, tam 15 uda mi się dotrzeć. Jeszcze nie zadzwoniłam do dentystki, także, bo nie wiem, o której ona w sumie pracuje, ale myślę, że około 10 zadzwonię, bo będę musiała też się umówić. Nie wiem, czy w tym tygodniu będzie wizyta, wątpliwe bardzo, ale chciałabym, szczerze mówiąc, bo lubię takie rzeczy załatwiać, wiecie, od razu. I co? I w sumie tyle. Większych planów nie mam. Jeszcze na pewno w piątek będę jechała do biura i to będzie mój ostatni dzień. W przyszłym tygodniu już nie jadę i dopiero wtedy w październiku. Natomiast co do środy i czwartku, to znając życie, coś jeszcze się, wiecie, urodzi po drodze, więc nie wierzę w to, że to będą takie wieczory luźne, że będę mogła sobie siedzieć i nic nie robić, ale zobaczymy. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że to będzie fajny tydzień. Słuchajcie, dzisiaj wszystko mi sprzyja póki co, niech tak zostanie, dlatego że właśnie zadzwoniłam do mojej pani dentystki. Okazało się, że akurat zwolniło się miejsca na 11:40, czyli dosłownie za 1,5 godziny. Także popracuję, zrobię to, co mam zrobić i o 11:30 pobiegnę. Mam nadzieję, że maksymalnie w godzinę się wyrobię, wrócę i zostanę po pracy godzinę. Do 16:00 będę pracowała, także cieszę się, Boże, że tak wszystko udało się zorganizować, bo kolejny termin byłby dopiero w październiku, także. Boże, jak fajnie. Zrobiłam sobie właśnie elektrolity, teraz będę piła i tak jak mówiłem, popracuję trochę, ubieram się i biegnę. Boże. Aż nie mogę w to uwierzyć, że tak się udało to wszystko ogarnąć, bo ja lubię, ja Wam chyba wcześniej mówiłam, że ja lubię tak wszystko, wiecie, jak już coś się dzieje, to ogarnąć to jak najszybciej, a nie potem czekać nie wiadomo ile i nie daj Boże, jeszcze coś się stanie, wypadnie jakiś termin i tak dalej, więc lubię wszystko załatwiać od razu, także aleluja. I słuchajcie, jest 16:17, także mam bardzo mało czasu. Muszę się spakować i trochę ogarnąć. I w sumie za 20 minut maksymalnie wyjść z domu. Także super, po prostu cały dzień w biegu. Ogólnie bieg do dentysty, zrobienie tego, co miałam zrobić, i powrót zajął mi 45 minut. Także słuchajcie, to było na totalnym speedzie. Ale cieszę się, że to ogarnęłam i w ogóle żałuję, że zegarka nie wzięłam, bo ciekawe, ile kroków dzisiaj zrobię oprócz treningu, dlatego że zanim teraz dojdę na stocznię, na przystanek i tak dalej, to też zajmuje dużo czasu i to też jest kawał tak naprawdę. Więc zobaczymy, ale jedyne, co zdążyłam zrobić po pracy, bo kończyłam dzisiaj o 15:45, no to zmiana pościeli. Także z tyłu jeszcze suszarka, muszę ściągnąć ciuchy. I jak przyjdę, spakuję się, ogarnę do pracy. I co jeszcze? Umyję głowę. Także standard. Ja nie wiem w ogóle. To są takie dwa bardzo szalone dni, ale jak jutro załatwię też mojego lekarza, to też już będę się lepiej tak czuła, wiecie, psychicznie, że to, co najważniejsze, mam ogarnięte. I jakby ktoś mnie pytał, czy chce mi się jechać na trening? Zasiadłam sobie tutaj na kanapie. Nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce. Tak coraz myślę o tym, że muszę rano wstać o 4:30. Średnio mi się chce, ale w ogóle no nie, no jak będę sobie tak za każdym razem mówiła, to ja tam nigdy nie pojadę. A też dzisiaj w ogóle jest bardzo ciepło. Ja słuchajcie, biegłam do dentysty w krótkim rękawku i było mi tak ciepło, ale tak bardzo, że aż nie wiem, co mam w sumie teraz ubrać. Chciałabym się tak ubrać, żeby się nie przebierać, tylko ewentualnie ściągnąć właśnie, nie wiem, może spodnie od dresów jakieś. I pod tym, wiecie, będę miała biker shorts i do tego jakiś top na ramionczkach, taki wiecie, w sensie wycięty. No ale dobra, zobaczę, także ogarniam się i słuchajcie, zobaczę się, widzi, już nic ja gadam. Widzimy się jutro rano, pokażę wam outfit, chyba że ta suszarka nie zniknie stąd, no to nie będę miała jak wam outfitu pokazać, ale plan jest taki, żeby jeszcze się pozbyć tego prania dzisiaj, także trzymajcie kciuki. I siemanko, witajcie kolejnego dnia. Jest 5:40. Dzisiaj trochę wcześniej się wyrobiłam, także jestem już spakowana. Torba tam leży, wszystko jest.
kanapki są. Także pokażę Wam na szybko outfit. Ma być znowu ciepło. Nie wiem, czy tak ciepło jak wczoraj, bo wczoraj było 25 stopni. Jak wracałam z boksu o 20, to było, słuchajcie, tak ciepło, ale tak bardzo. To był taki wieczór, jakiego brakowało latem. Bo latem były te wieczory raczej zimne. No, były jakieś pojedyncze ciepłe, ale wczoraj był taki idealny, także. No, a na boksie było super, w ogóle tyle ludzi, taki wycisk, że wow. Bałam się, że nie wstanę rano, ale jakoś tak nie wiem. Wstałam, jest okej, pewnie zmuli mnie później, jak będę już, wiecie, jak wrócę do domu, a wrócę pewnie późno, no bo jeszcze do tego lekarza dzisiaj muszę iść. Także słuchajcie, jeśli chodzi o outfit, to mam zwykły taki top na ramionczkach, dlatego że pomyślałam sobie, że w razie czego ściągnę tą kurtkę. To jest granatowa kurtka Sisse, ja kiedyś Wam pokazywałam, kupiłam ją za 20 zł na jakiejś promce. Nie wiem, czy to jest dobry outfit w biurze. Podejrzewam, że będzie zimno. Ja oczywiście będę tą klimatyzację pewnie tam co chwilę przestawiała. Natomiast, no mówię, to jest na tyle lekkie, że. Ale z drugiej strony jest poliestru, więc mam nadzieję, że będzie ok. A potem mówię, ściągnę sobie i będę w tym topie ewentualnie szła, jak żeby było tak bardzo gorąco. Do tego mam brązowy pasek, spodnie Stradivarius, te podwinięte i samby. Także do tego wezmę tą moją brązową torbę. I wydaje mi się, że całkiem spoczko. W sumie planowałam złożyć coś innego, też granatowego. Taki sweterek cienki granatowy i na to ramoneskę, ale stwierdziłam, że jak będzie tak bardzo ciepło jak dzisiaj, to chyba to jest, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, więc zostanę już chyba tak. Mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę z tym strojem. Także dobra, to ja uciekam i widzimy się w takim razie, słuchajcie, jak wrócę, powiem Wam, co pani doktor powiedziała odnośnie moich oczu. Słuchajcie, przyszłam chwilę jeszcze do Was pogadać, bo jest 5:45, także naprawdę szybko się dzisiaj wyrobiłam. Ogólnie jest ciemno i mam takie poczucie, jakbym w ogóle gdzieś na wakacje leciała, bo na lotnisko przeważnie stawałam tak, wiecie, wcześniej, znaczy wcześniej rano, w nocy i właśnie było tak jak teraz. Także, no, chwilę jeszcze posiedzę i będę szła, jeszcze sobie kupię zaraz bilet na SKM-kę. W każdym razie, co chciałam Wam powiedzieć. Wiecie, że ja się w nocy obudziłam? Pewnie słyszycie, gardło mi boli. Obudziłam się w nocy. I byłam odkryta i było mi tak zimno, że ja się rozgrzać nie mogłam. W mieszkaniu jest naprawdę bardzo zimno i mimo tego, że ja śpię w długich spodniach i w długiej bluzce i w skarpetach, ale ja w skarpetach praktycznie cały rok śpię, to było mi. Ja nie wiem w ogóle skąd ten pomysł na odkrywanie się w nocy. Ja zawsze jestem opatulona, a ostatnio budzę się i ta kołdra leży obok mnie. I było mi tak zimno, że ja nie mogę. Potem oczywiście zanim się rozgrzałam i zasnęłam, to zajęło mi trochę. Więc właśnie to mnie wkurza, że jak ja potrzebuję rano wstać, to zawsze coś mnie wybije z tego snu. Albo latam do łazienki, bo ja tak mam, że ja podziwiam ludzi, którzy potrafią napić się na przykład wieczorem i przespać całą noc. Ja wystarczy, że wypiję trochę i po prostu będę chodziła i sikała. I tak samo jest właśnie z takimi rzeczami. Jak się gdzieś tam wybudzę, bo jest mi za zimno, za ciepło, cokolwiek, to ja potem zasnąć nie mogę. I jak na złość zawsze, jak muszę rano wstać. Także, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że dotrwam do wieczora. Fura lumpów do prania na mnie czeka, łącznie z pościelą, którą wczoraj ściągnęłam i zmieniłam. Także chciałabym to wstawić, no bo, znaczy tą pralkę i powiesić na balkon te rzeczy, póki jest tak ciepło. To wiecie, sobie wyschną tam w środę czy coś, no w sensie jutro, a ma być cały tydzień słonecznie i 20 ponad stopni, więc takie bardzo nienaturalne to było, że wczoraj było 25, dlatego że no kurde, po 15-14 stopniach nagle znowu 25 i potem gardło boli, także już nie wiem, czy od tej zmiany pogody, czy od tego siedzenia w domu, natomiast. No, jest 5:47, ja nie wiem. Albo lepiej mieć oczywiście zapas, wiadomo, ale jak to jest możliwe, że się aż tak wyrobiłam? Wszystko robiłam normalnie, standardowo. Włosy umyłam sobie po treningu wieczorem, bo byłam, słuchajcie, tak mokra. Ten trening był taki intensywny. W ogóle tyle ludzi, to się tak fajnie ćwiczy i ja miałam całe włosy mokre. Ja wczoraj myłam rano, ale miałam całe mokre, więc wiadomo, że musiałam umyć je. A kiedyś myłam rano i ja wolę myć rano włosy, natomiast teraz, no jakby wiecie, jest. Każda minuta cenna, więc stwierdziłam, że nie będę się z tym pierdzieliła. Tym bardziej, że wiecie, jest zimno w mieszkaniu, to po pierwsze. A po drugie, zanim ja wysuszę tą głowę, zanim ja wysuszę, to lepiej po prostu umyć sobie wieczorem na spokojnie. Dobra, to wiecie co, może ja sobie usta pomaluję jakąś konturówką, tak sobie myślę. Nie wiem, ja i tak się w pracy nie poprawiam przeważnie, bo mi się nie chce, więc nie wiem, jaki sens ma malowanie, ale w sumie może coś sobie nałożę. Mam tu chyba pomadkę w ogóle jakąś w torbie, tak mi się teraz przypomniało. Ona jest w ogóle taka prawie niewidoczna, w sensie, no coś tam widać, ale mało. Poczekajcie.
To jest o ta. Ten winyl, kiedy się kupiłam, to jest taka bezpieczna pomadka w numerze 115. Ona ma bardzo ładny kolor i coś tam, słuchajcie, widać ją na ustach, ale jakby to jest taki lepszy kolor ust moich, dlatego że ona prawdopodobnie ma jasne, zobaczcie, usta. Ona prawdopodobnie na różnych ustach będzie inaczej wyglądała, na każdych inaczej, więc ja wam pokażę, tylko ja nie wiem, czy coś będzie widać, słuchajcie. No jak opakowanie w zasadzie taki kolor. Ładnie pachnie ciasteczkami jakimiś. Także chyba sobie nałożę. Jakoś mam taką ochotę coś tutaj. W sumie mam taki lekki makijaż, no bo wiecie, jak idę do lekarza, no to też do tej pani doktor, to nie chciałam tak oczu nie wiadomo jak malować, więc tylko sobie je delikatnie wytuszowałam. I o właśnie, brwi sobie zrobię trochę szersze. W sensie wezmę ten skatris, ten pisak i troszeczkę sobie je domaluję. Ja mam henny, ale wydaje mi się, że będzie ładnie wyglądało, jak troszeczkę sobie jeszcze je dorysuję. Także to jest myśl. Także idę dorysowywać brwi i słuchajcie, domalować brwi i widzimy się później. Mamy 17:50. Słuchajcie, ja wróciłam jakieś 20 minut temu i jestem bardzo głodna. Teraz siedzę i piję sobie kolę, bo stwierdziłam, że chwilę wiecie, z wami pogadam, wykąpię się i dopiero wtedy sobie zjem. I pokarało mnie, bo kola się wylała mi na bluzkę, jak otwierałam. Jezu, ja nie wiem w ogóle. W każdym razie i tak zaraz będę pranie stawiała, bo słuchajcie, jest piękna pogoda. Więc wywieszę sobie część już dzisiaj na balkon, pewnie mi jutro przeschnie. To jest takie, słuchajcie, idealne latko teraz, nie? Nie ma upału i jest po prostu tak fajnie, jak sobie szłam i było mi tak przyjemnie. Nic mnie nie grzało tak na maksa, nie było mi zimno. Idealnie, słuchajcie, dla mnie cały rok tak może być. To jest po prostu idealna pogoda. W każdym razie, osoby, które do mnie pisały w sprawie pani doktor, o namiary, a było was bardzo dużo, ja was informowałam, że pani doktor zmieniła teraz klinikę. I jest ten, bo wcześniej była we Wrzeszczu, a teraz w sumie ja nie wiem, czy to jest Wrzeszcz, czy to jest Zaspat, czy to jest w sumie co to jest, czy to jest Przymorze. Natomiast to jest 25 minut drogi ode mnie, także poszłam sobie na piechotkę, napisałam na Messengerze, że już jestem, no i o 16 weszłam. I tam były dwie pani doktor, była moja jeszcze jedna, oglądały mnie. I wygląda to tak, że to oko jakby się szybciej zagoiło, aczkolwiek to jeszcze absolutnie nie jest zagojone w 100%. Ale jakby szybciej tutaj puścił ten szew, cokolwiek to znaczy, niż tu. Bo zobaczcie, tu mogę ruszać, a tu nie, tu jest sztywne. I żeby to puściło, to może nawet trwać do 3 miesięcy. Także teraz muszę się uzbroić w cierpliwość, niestety. No i wiecie, ja i tak się cieszę, że mi się to wszystko szybko zagoiło. Te siniole, te największe obrzęki, to ja miałam naprawdę to kilka dni tylko. I też nie było najgorzej, także wszystko to, co wiecie, takie jakby, jak przez co nie możecie normalnie funkcjonować, wszystko to mi zeszło migiem. Natomiast no takie rzeczy kosmetyczne, no to już jakby wiecie, no to jest urok zabiegu. Trzeba dać skórze dojść do ładu, żeby to się wszystko, wiecie, ułożyło tak jak trzeba. I niestety, to nie jest takie małe przecięcie, jak się przetniecie w rękę, tylko tu wszystko pracuje, to jest oko, miejsce widoczne, więc no niestety tak to wygląda. Z racji tego, że ja Wam mówiłam, że mam też ten mięsień nadreaktywny, to dostałam tutaj jedną dawkę botoksu. Jedną dawkę, ma na myśli jedno wkłucie tu, w ten mięsień, żeby tak nie podnosić tej brwi. I za 2 tygodnie, jeżeli będzie znowu taka sytuacja, oj, jaki piesulek mały. Jeżeli będzie taka sytuacja, że dalej będę podnosiła tą brew, to dostanę jeszcze jedno wkłucie tutaj. Dostanę, będę miała jeszcze jeden raz dostrzykiwane. I to nie ma na celu wygładzenia zmarszczek. Słuchajcie, jakbym miała wygładzić zmarszczki, ja musiałam zrobić całe czoło i tu, ja mam wszędzie zmarszczki. No jakby i tak wydaje mi się, że nie mam nie wiadomo jak dużo, ale mam. No jak mam nie mieć? Przecież ja nie mam 20 lat. Natomiast ja nie chcę na razie takich zabiegów robić. Stwierdziłam, że na razie żadnych wypełniaczy, żadnych właśnie botoksów, ponieważ no tutaj jest wyjątkowa sytuacja. Nie chcę tego robić, dlatego że moja skóra jest rozświetlona, jest nawilżona, ja jestem z niej bardzo zadowolona i jak ta buzia jest taka właśnie zdrowo wyglądająca, to ja niczego więcej nie potrzebuję, słuchajcie, naprawdę. Więc teraz po prostu zobaczymy, jak to wszystko będzie się tu ładnie układało i tak dalej i no i tyle. Także, no wiecie, wolałabym, żeby to od razu ładnie wyglądało, ale no nie zawsze tak jest, więc no tutaj w tym przypadku trzeba trochę poczekać. I tyle, także słuchajcie, w takim razie idę wstawiać to pranie. Może też tej paznokcie pomaluję. Nie wiem, czy to zrobić, bo jestem już taka wypompowana po pracy. Jeszcze wiecie, no wstałam o 4:40, ale postaram się to wszystko w sumie zrobić, bo 18? No, mam całkiem dobry w sumie czas i tak myślałam, że później wrócę.
Ale też jadąc, słuchajcie, wymyśliłam, bo właśnie ostatnio mnie bardzo dużo osób pyta o skórę, o cerę, jak to w ogóle zrobiłam, że mam taki blask. No ja generalnie używam, ja ciągle jakby zmieniam wiadomo pielęgnację, ale gdzieś tam bazuję na tych samych produktach i postanowiłam, że nagram Wam w weekend, czyli to będzie kolejny filmik, nagram Wam taki filmik, że zobaczycie moją pielęgnację wieczorną, poranną i makijaż, bo ja myślę, że makijaż też tutaj robi jakby robotę, z tym, że ja się teraz bardzo słabo maluję, także jak widzicie oczy to tylko wytuszowane rzęsy i trochę taki, ja to nazywam wymoczkiem, trochę takim wymoczkiem jestem, ale też jakoś wiecie co, mimo tego, że mogę malować te oczy, jakoś na razie tak chcę się wstrzymać, więc stawiam bardziej na oświetloną cerę, po prostu tusz na rzęsy, bronzer i to wszystko, także pokażę Wam ten jakże prosty i nieskomplikowany makijaż, bo tu chodzi też głównie o bazę, nie, co ja nakładam, także wszystko zobaczycie, ale to już w następnym filmiku, także tak wymyśliłam, przestawiłam też biurko znowu w tą stronę, dlatego, że tak mogę nagrywać tutaj, wiecie, jest okno z tyłu, a jak biurko stoi w tę stronę, to niestety ja też jakoś źle mi się pracuje, nie wiem, w ogóle w tą stronę. Poza tym, jutro jest, słuchajcie, 18 dzień września, czyli 4 miesiące, jak nie ma franuleczki. Muszę Wam powiedzieć, że ja mam wrażenie, że jej nie ma tydzień. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. 4 miesiące. Ona by teraz miała w ogóle 7 lat, nie? Bo ona jest z września, także była z września. Także miałaby 7 lat. Ja zawsze z nią świętowałam 15, bo tak sobie myślałam, że w sumie jak ja ją dostałam, kupiliśmy ją w sumie w sklepie na początku listopada, to ona miała podobno, właśnie nie wiem, ile ona miała, 7, 8 tygodni? Chyba 8. No to tak by wypadało, że ona z września jest i tak sobie ustaliłam, że to będzie 15 wrzesień, także no. No a w czwartek jest miesiąc od operacji, także tak to wygląda, słuchajcie, więc idę. Idę się wykąpię najpierw, może w międzyczasie stawię pralkę i będę jadła. Zupę mam, krupnik, także najem się tego krupniku. Może do tego placka ziemniaczanego sobie zrobię w airfryerze. Coś mi przerwało, słuchajcie, chciałam tylko jeszcze powiedzieć, nie wiem czy już to zaczęłam mówić czy nie, w każdym razie jakiś czas temu kupiłam airfryera. Mam go chyba niecały miesiąc, bo jakoś zaraz po operacji oczu go kupiłam, ponieważ chciałam zaoszczędzić pieniądze i czas, ponieważ no jak czasami chcę sobie coś upiec w piekarniku, coś małego, to zanim ten piekarnik się nagrzeje, zanim to się zrobi, stwierdziłam, że airfryer będzie fajną alternatywą i fajną opcją i kupiłam sobie jakiś taki z polskiej firmy, po prostu kierowałam się opiniami, czytałam też dużo na przykład o Tefalu i ludzie mówią, że no niestety jakby w przypadku Tefala płaci się za firmę, że to już nie jest ten sam sprzęt co kiedyś, więc stwierdziłam, że nie będę też nie wiadomo ile inwestowała w to. Ten airfryer, ta maszyna kosztowała około 200 chyba 20 zł. I tak jak mówię, jak na miesiąc czasu sprawdza się bardzo dobrze. Ja póki co jeszcze nie robiłam tam, nie wiem, nie piekłam mięsa, jakichś takich rzeczy, ale co jest ciekawe to, że to jedzenie faktycznie ciut inaczej smakuje. Niektóre rzeczy, potrawy, no może nie potrawy, ale niektóre posiłki są trochę bardziej suche, na przykład frytki, no bo wiecie, one nie są zamaczane w oleju. Tutaj wszystko jakby działa ta gorąca para i no jakby troszeczkę ten smak i ta suchość jest wyczuwalna, ten inny smak i ta suchość, ale nie przy wszystkich daniach, to tylko przy niektórych rzeczach, przy niektórych produktach. Ale póki co właśnie, robiłam sobie jakieś frytki zwykłe, frytki z batatów, paluszki rybne, warzywka na patelnię, placki ziemniaczane i słuchajcie, te rzeczy są przepyszne i nic mi po tym nie jest, totalnie. Ja się źle czułam często po warzywach na przykład na patelnię, albo też właśnie po frytkach, no bo wiecie, w tym oleju, jak to wyciągałam z tej patelni, one potem całe oblepione w tym oleju i tak się jadło. I wiecie, jak ktoś ma problemy z układem pokarmowym, to jednak takie ciężkie rzeczy nie są wskazane, a teraz sobie jem i czuję się wspaniale. Także myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Też fakt jest taki, że słuchajcie, najdłużej robiłam chyba jakieś tam frytki, jakich tam nawaliłam dużo, bo to się robiło 15 chyba minut. Ja sobie tu siedziałam, to się samo tam robi i w połowie czasu on mi pika, żeby to przemieszać tylko. I to jest, słuchajcie, wszystko. Także lepiej być nie może. Potem Wam go pokażę i też zostawię link, jak będziecie miały ochotę. Ja sobie kupiłam na Allegro, dlatego że tam jest oficjalny sklep tej firmy. Wybór padł na takiej średniej wielkości. On ma jedną tą, wiecie, tą kieszeń. Tam możecie sobie też włożyć tak jakby a la grilla, taką nakładkę. Możecie też taką przedziałkę sobie włożyć, jeżeli będziecie chciały różne rzeczy robić, chociaż ja tam wszystko walam. To, co ma się upiec, to tam się piecze razem. I co?
I kierowałam się opiniami, dlatego że no, ten akurat sprzęcior miał dużo bardzo pozytywnych opinii, więc stwierdziłam, że czemu nie spróbuję. No i tak jak mówię, jestem zadowolona. Dobra, słuchajcie, ja idę się kąpać, bo już naprawdę to jest mój czas. 18:05, Boże. Idę się kąpać, ogarniać wszystko to, co miałam ogarnąć i widzimy się jutro. Jutro nie będzie outfitu, bo jutro nie jadę do biura. Środa, czwartek, w piątek będzie outfitik, ale czy to będzie jeszcze ten vlog? Zobaczymy. Słuchajcie, jak ja uwielbiam tak zaczynać pracę. Jeny, jest 7:11, jest po prostu pięknie, jest wschód słońca, będzie piękna pogoda, ale teraz to słońce, nie wiem czy widzicie, jest centralnie przede mną. Jeny, jak fajnie, Boże. Trochę się czuję jak na wakacjach, mimo tego, że mam tyle roboty, że w ogóle odpaliłam dopiero kompa i wiecie, i po prostu zaczęłam już pracę, ale no nie mogłam, musiałam to nagrać. Jest po prostu cudownie. Tutaj, jak widzicie, pranie wisi, tutaj zdążyłam jeszcze pranie zrobić, także cieszę się. Dzisiaj nie myłam głowy, nie malowałam się nic, po prostu usiadam od razu, robiłam sobie kawę, usiadam do kompa, pracuję i potem sobie po pracy umyję głowę i się ogarnę trochę, bo może gdzieś wyjdę na jakiś chociaż spacer, dlatego że jest taka ładna pogoda, że trochę się nie chce siedzieć w domu. Trochę nie mam też siły, ale z drugiej strony no chyba to wykorzystam, także no patrzcie, po prostu cudo, Jezus, jak pięknie. Słuchajcie, ja sobie teraz pracuję, bo jest 10:15. Mam przyklejony tutaj plaster, w sensie ten, jak to się nazywa? Tak, plastry na blizny, ten sutrikon, tylko na jednym oku, dlatego że tutaj się ładnie wszystko, zobaczcie, zagoiło, tu w ogóle blizny nie widać. Natomiast tutaj, z racji tego, że no, z tym okiem jest więcej problemów, no to sobie nakleiłam i też to trochę tak ciągnie do góry. Jak widzicie, on jest praktycznie niewidoczny, więc nawet jakbyście chciały nosić do pracy i macie makijaż, to w ogóle nic nie robi. Tylko mówię, to już jest na blizny, nie? Jak już macie zagojone te rany po cięciu, no to wtedy możecie sobie coś takiego stosować. On działa, on rozjaśnia te blizny, ta skóra ładnie wygląda, no ale trzeba na to oczywiście czasu. Natomiast słuchajcie, u mnie w pracy od dzisiaj wprowadzili stopwatch. To jest coś takiego, gdzie musicie wpisywać każdą minutę, co robicie przez 8 godzin. Ja już to miałam, bo to w korpo się powtarza bardzo regularnie na każdym projekcie. Oni powtarzają, że to nie jest po to, żeby nas szpiegować, co my robimy, tylko po to, żeby po prostu zobaczyć, ile czasu co nam na projekcie zajmuje. I jakby powiem wam, że to jest oprócz tego, że jest milion. Znaczy tak, mam swoją pracę, którą muszę zrobić, moje case'y, dodatkowo mam jakiś target dzienny, do tego jest milion tabelek i jeszcze teraz doszło pilnowanie stopwatcha i na przykład macie tutaj różne statusy, na przykład, nie wiem, analiza końcowa, tutaj jest jakaś eskalacja, outreach i tak dalej i zaznaczacie i po prostu oni potem sobie będą sprawdzali, ile czasu poświęciliście na co. Oczywiście jakby nie ma być tego wyciągnięte, znaczy nie będą wyciągali z tego konsekwencji, to ma tylko być takie, wiecie, dla nich podpowiedzią, co jest najbardziej problematyczne na projekcie. Jest to wkurzające, to pilnowanie, bo jednak musicie mieć przede wszystkim, wiecie, pilnować, żeby to było 8 godzin, żeby na przykład jak pójdziecie na przerwę, żeby nie siedzieć na tej przerwie godzinę, no bo to się potem wam nie będzie spinało nic, także no, tak to wygląda. Ogólnie pogoda jest bardzo ładna, jest idealna jesień, ja już wam to mówiłam, wyszło słoneczko, jest super. Także będę się po pracy ogarniała trochę i na pewno gdzieś pójdę, bo nie będę siedziała na pewno w taką pogodę w domu. Troszeczkę się pomaluję, umyję sobie też głowę, no bo dzisiaj nic nie robiłam, bo też byłam trochę, słuchajcie, zestresowana tym stopwatchem, żeby, wiecie, punkt o 7 się włączyć. No, także tyle ogólnie, jeśli chodzi o moją pracę. Ja sobie sprawdzam tutaj klientów, także mam KRS-y, GUS-y i inne i po prostu weryfikuję różne informacje ważne i mniej ważne. Uzupełniam też tabelki, milion tabelek, także tak wygląda na co dzień moja praca. Fajnie, że jest po polsku, zawsze lepiej niż po angielsku. Idzie mi zdecydowanie tutaj lepiej na tym projekcie póki co odpukać niż na tamtym. Natomiast jest tego bardzo dużo. To jest problematyczne, że po prostu człowiek musi mieć, wiecie, być jak taki robot i wszystko ogarniać naokoło. Także to jest jakby najgorsze, ale z drugiej strony w każdej pracy jest coś, nie? Także kwestia po prostu jakby przyzwyczajenia się do tego, co się robi. Także dobra, to w takim razie ja, słuchajcie, na ile jestem już na tym statusie? O Jezu, nie wiem, chyba drugą godzinę, także muszę to zrobić, bo mam jeszcze inne rzeczy w kolejce i myślę, że zobaczymy się później. Jeszcze nie wiem, gdzie będę szła. Może się przejdę do Biedry, dlatego że mam ochotę na jakieś słodkie. Widziałam test takich pancake'ów słodkich. Ja sama często robię, ale mam ochotę spróbować te gotowce. Właśnie podobno są w Lidlu i w Biedrze i też
pankejki i chyba naleśniki na słodko. Stracciatella. Nie wiem, czy to jeszcze jest, czy to było jakieś sezonowe, no bo ja, słuchajcie, jak coś czasami widzę, to ja nie sprawdzam daty, także nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne, ale kto wie, czy, słuchajcie, nie przejdę się, bo, no mówię, nie chce mi się siedzieć w domu, a kroki bym chciała w sumie zrobić, także, no, to widzimy się później. No dobrze, szybkie outficiki, ja, słuchajcie, biegnę na zakupy. Jeśli chodzi o górę, to mam top Sinseya. Ja w ogóle pochowałam letnie rzeczy, więc nie mam za dużego wyboru, a widzę, że ludzie chodzą po prostu ubrani tak jak latem, także no prawdopodobnie jest bardzo ciepło. Ale dobra, no ja daleko nie będę chodziła, bo miałam wyrobić sobie, wiecie, jakieś tam kroki. Myślałam, że zrobię te 10 tysięcy, ale po prostu mi się nie chce. Także podskoczę tylko do sklepu i wracam, więc jeansy jakieś stare z Zary. Wyciągnęłam z szafy, bo gdzieś tam na tyle leżały, bo one są już takie, wiecie, na co dzień w nich nie chodzę, tylko właśnie gdzieś muszę tak na szybko wyskoczyć, to sobie je zakładam. I nie balansy, także wezmę jeszcze moją torbę zakupową i no i idę. Zakupów też jakichś dużych nie będę robiła, dlatego że nie mam takiej potrzeby, ale jestem ciekawa, jak jest na dole, bo kurde, ludzie się albo tak bardzo grubo od razu ubierają, bo już ostatnio widziałam kogoś w czapce, albo się rozbierają, więc jestem ciekawa, czy to faktycznie jest aż tak ciepło dzisiaj. No na balkonie niby jest ciepło, ale na balkonie zawsze ta temperatura jest troszeczkę inna, także dobra, to ja uciekam i widzimy się, jak wrócę.